Witajcie moi drodzy, Benek z tej strony i zapraszam serdecznie do Divinity Original Sin, kolejna część. Jak pamiętamy, ostatnio była tutaj bójka. Pokonaliśmy tam jakiegoś zombiaka, dwóch jakichś tam nieumarłych. Ja tu podszedłem na chwilę, żeby wziąć tą siekierę, bo pomyślałem sobie, że siekiera pomoże mi w rozbiciu kłód. Tak też się stało. Swoich tutaj wojaków zaopatrzyłem w odpowiednie przedmioty, to znaczy tak, wytwarzanie Renia ma najwyższe ze wszystkich. Z tego tytułu dałem jej kompletnie wszystkie składniki, jakie tylko miał Benek. Zostało mu tylko ta ciężka ruda żelaza. Potrzebny jest kłótniczy piec, żeby ją przetopić, ponieważ w swoim pierwotnym stanie, jak widzicie, ruda stanowi tylko zbędny balast. Gdyby jednak znaleźć rozgrzany do czerwoności kłótniczy piec, można by było ją przetopić na sztabki, pewnie. I ona waży aż 100. To jest masakra. Ten ma 7 sztuk tego. Muszą to nosić, niestety. Przerobiłem część gałęzi, praktycznie wszystkie, na promienie strzały. Mamy ich, widzicie, 33 już. Także powolutku, powolutku, powolutku do przodu. Co ciekawe, patrzcie, Renia tutaj miała przy sobie plecak. Ja go znalazłem. I kiedy go otworzyłem, to okazuje się, że mam dostęp do jeszcze innych rzeczy. Pejzaż. Granat miłości. Spróbuję zauroczyć wszystkich znajdujących się w promieniu 5 metrów. Cyngle rozpadliny, to jest hełm. Współczynnik pancerza dramatycznie niski. 3. Zaledwie 3. To jest unikat. Macie na samym dole napisane unikatowy. Minus 1 do charyzmy, plus 1 do szczęścia. Minus 3,25 do wzroku i słuchu. Minus 0,5 do ruchu, ale pełna odporność na oślepienie. Są po prostu jakieś swego rodzaju okulary. Te nieporęczne okulary stworzone przez pomysłowego chochlika z dalekich ziem przeznaczone są do spoglądania w rozpadliny. Jeśli użyjesz ich w codziennym świecie, nie ujrzysz nic prócz przesłaniającego wszystko mroku. Jednak tak się składa, że niezwykle rzadki surowiec, z którego zostały zrobione palmeryt, ma bardzo korzystny skutek uboczny. Potęguje szczęście. No nie, no nie, raczej nie będziemy tego używali. Nie wiem, jaki jest ważny współczynnik pancerza. Tu, no, tylko 3. Na sobie ma Renia nowy płócienny czepiec, który daje aż 15. Także nie wiem, czy jest to opłacalne, tym bardziej, że jak widzicie, cena tego hełmu, niby unikatowego, to tylko 12 monet. Pół kilograma waży. Więc jakoś niespecjalnie. No jakieś barwniki. Barwnik o kolorze ulubionego szlafroka szalonego czarodzieja Belagara wyzwoli twoją wewnętrzną diwę. Pewnie można używać barwnika na różnych rzeczach. Nie będę teraz tego próbował robić. Książki, które tutaj mamy. I powtarzają się. Jest tego sporo, naprawdę sporo. Renia ma też wszystkie obrazy, wszystkie klucze. Po prostu porobiłem to tutaj według siebie. No i może dobrze. Temu dałem z racji na to, że tutaj patrzcie, sztylet tarczkowy witalności dostaliśmy. Jest plus 2 ze względu na różnicę poziomów, ale jak tylko osiągnie kolejny poziom, to będzie tylko plus 1. No jest lepszy, bo ma 21,35, natomiast ten miał tylko 15,24. I taką broń on ma w swoim ekwipunku widły. Upuść. Nie wiem, czy te rzeczy po prostu nie przydadzą mi się w pewnym momencie rozgrywki. Może mi się przydadzą, może taki stary płócienny czepiec mogę przerobić na materiał, a nie wiem jeszcze jak. Może nożem. I on zamiast tych sztyletów mógłby używać tego łuku. Niepospolity przedmiot, zobaczcie. To zielony jest niepospolity, a niebieski jest rzadki. On w tym momencie trzyma właśnie te sztylety w rękach. No ma ze względu na różnicę poziomów, kurczę, te 2 plus 2. Może mógłbym mu
dać łuk. Sztylety sobie schowa, ale on ma tutaj strzałę zamrażającą. On ma strzałę ogniową. I on ma strzałę zatrutą, na przykład. 6, 11. Zamrażająca niestety tylko jedna. My chyba będziemy mogli sobie je tworzyć. Nieważne, 11 i 6 ma takich strzał. A łuk wydaje mi się, że strzela standardowymi. Jeśli nie oznaczymy wyraźnie jednej czy drugiej, to chyba strzela standardowymi strzałami. Nie musimy mieć ich przy sobie standardowych, tylko po prostu on wybiera. No cóż. Moi drodzy, idziemy. Idziemy. Patrzcie tam. Oczywiście w górę tutaj, bo jak widzicie na mapie, tutaj była ta rozruba. Tutaj już mamy te domostwa. Można by było się przejść w ten rejon tutaj. Nawet tutaj, nie wiem, czy to jakaś wieża jest, czy coś. Do tej jaskini tajemniczej możemy tu przechodząc przez bramę iść. Ale to może na inny odcinek. Sprawdźmy, cóż takiego będzie tutaj. Jak widzicie, pozostawiałem dwuręczny miecz treningowy, jakieś takie pałki, młot znoszony. To wszystko było zbyt ciężkie. Tylko kłopoty były z tego tytułu, więc jak widzicie, musiałem się tego pozbyć. Tu jest jeszcze trupek, którego nie sprawdziliśmy. No, jest ząb. Jest ząb. To myślę, że jest zaliczany do kości. I to pomoże nam w uzyskaniu sproszkowanej kości. I lecimy na północ. Lecimy na północ. Z tej studni wtedy wyszliśmy. Kojarzycie, prawda? Tutaj mamy ul. Czyżbyśmy mogli zabrać... Czy te pszczoły są w stanie mnie pogryźć? O, to jest pytanie. Jestem strasznie ciekaw. Tutaj nie mamy po co wracać w sumie. Spróbujemy? Spróbujemy. Nie wiedziałem, że pszczoły złoto zbierają. Wow! Lśniący miedziany pierścień. Świetnie. No i w tym nie mamy nic. Nic a nic. Cóż to takiego jest? Trzeba. Jakiś... Piesio. Ale refleksy świetlne. Słabe. I toksa. Dwa pieski. Z którymi trzeba będzie porozmawiać i zajmie się tym Renia. Proszę cię bardzo. Pies ślini się i podchodzi bliżej, ale nie przemawia. Z jego gardła dobywa się niski skowyt. Czyli słabo. A toksa? To samo. A jeśli Benek spróbuje? Aha, jest tylko hał. Czyli okej. Już wiem, jak to działa. Renia jest w stanie rozmawiać ze zwierzętami. Drewniana laska ognia. Jest szeroka czaszka i tą czaszkę weźmiemy. Dzban. Nie no, dzban jest do wzięcia. Po co nam dzban? Spójrzmy na dziennik. Psy próbowały mnie ostrzec przed otaczającą mnie grozą. Słyszałem ich dzikie, przerażające warczenie. Toksa i Szeba, które przyniosłyby zgubę każdemu, kto chciałby mnie okraść, były przerażone. Wkrótce jednak rozległa się seria krótkich skowytów, od których wprost przewracało się w żołądku, a potem nastała cisza. Zapadła noc, a ja jestem tu sam i nie ośmielam się odejść. Wyglądając na podwórze zza firanki, zauważyłem snujące się sylwetki Toksy i Szeby, moje psie przyjaciółki. One żyją. Póki co nie mogę jednak otworzyć tych drzwi. Poczekam, aż powróci światło dnia, nim odważę się stawić czoła koszmarowi. Nastał dzień. Odważyłem się wyjść na zewnątrz. Wygląda na to, że zombie chwilowo sobie poszły. Toksa i Szeba powitały mnie, merdając ogonami i kładąc uszy po sobie. Moje stare przyjaciółki, zawsze wierne.
Gdy się jednak zbliżyły, zauważyłem, że ich spojrzenie się zmieniło. Teraz w ich ślepiach dostrzegłem osobliwy zielony blask. Dzieje się z nimi coś dziwnego. Te nikczemne zombie odebrały im prawdziwe dusze i zaraziły je ową nadprzyrodzoną siłą, nie z tego świata, która włada nieumarłymi. Obawiam się tego, w co się zamienią. Nie mogę jednak odwrócić włóczni przeciwko moim przyjaciółkom. Przynajmniej zombie zostawią je teraz w spokoju. A to ciekawe, pojawiła się nam też możliwość rozmowy. Dobrze. Według jego dziennika facet nie uśpił swoich psów, nawet gdy wiedział już, że są zarażone. Sentymentalny głupiec pewnie wolał zginąć we śnie, niż poddać swych pupili eutanazji. Kto zdołałby skrzywdzić swoich przyjaciół, zwłaszcza jeśli okazywali oznaki, a nie symptomy zmiany? Nie wiem, jak zadziałać. Czy ja musiałbym te psy wtedy zabić? Nie skoczyły na nas, nie są złe. To tylko niewinne zwierzęta i chyba nie stanowią zagrożenia. Ten, kto pozwala, by zarażone bestie roznosiły chorobę, to sentymentalny głupiec. No i chyba Renia ma rację. Renia dostaje bezduszność, Benjotti dostaje współczucie. I teraz tak, jak to się ma? Jeśli masz cechę współczucie, trafienie krytyczne wzrośnie o 3%. Jeśli masz cechę bezduszność, zyskasz premię do szansy na trafienie w wysokości 20% przy ciosach w plecy. No i dobrze, no, wszystko ma swoje konsekwencje. Góra kości, nic tutaj nie ma. Szkielet, nic tutaj nie ma. Tu są jakieś pudła. Grot ogniowy. I 26 zł. I to wszystko, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten domek. No psy rzeczywiście, no, są przy domu, tak jakby broniły swojego właściciela, ale z pewnością nie one zabiły faceta. Ja tutaj nie mogłem wchodzić, bo tu już były dosyć trudniejsi przeciwnicy tej byli po prostu. Musiałbym się udać tu i przejść sobie obok tego, tej drzewka i jakichś tam kałuży i dojść do tego miejsca, sprawdzić dokładnie to miejsce tutaj. Co tam może być ciekawego? Idziemy. Tu są szczurki. Tam jest chory pies. Co ciekawe, tu były te psy nazwane. Miały swoje imiona. O! Tu się nagle rozpogodziło. A więc pójdźmy tam do tego miejsca. O, widzicie? O to mi właśnie chodziło. 4 meduzowce, świetnie. Świetnie, że udało nam się je znaleźć. I gwiezdne ziele. O! My tu mamy jakieś pudełko. Ja pierdzielę. Płócienne karwasze, świetna szata, stary miedziany pierścień. Warto eksplorować? Warto eksplorować. Będziemy musieli... O, cóż to takiego? O ja, co my skarb znaleźliśmy jakiś?
Ja cię sunę. Ale mam fuksa. Jakiś zrujnowany. Ja bym... Nie wiem, czy mam się tutaj zapuszczać. Jest chory pies. Poziom 4. O kurde. Nie, nie, ja nie chcę walczyć z wrogami, którzy mają poziom 4, bo to może się skończyć dla nas źle, jeśli będzie ich kilku tam. Co moglibyśmy zrobić? To jest jakiś domek. Bogowie, oby te ścierwa mnie nie znalazły. Tam ktoś jest. Tam najwyraźniej ktoś jest. Ja widzę sporo zwłok. To nie wydaje mi się, żeby to był pojedynczy pies tutaj. Tu już się zaczyna jakiś, nie wiem co to w ogóle jest. Ale chyba nie bardzo przyjazna okolica. Nic, wejdziemy do tego domu, zobaczymy, kogoż tutaj mamy. Wolfram, i to w dodatku jest ranny. Może z nim. Mój Boże, to chodzi, a nie umarło. Nie byłem do końca pewien, czy kiedykolwiek spotkam jeszcze kogoś pasującego do tego opisu. Co masz? Kieł i złoto, no dobra. Nieważne. Na imię mam Wolfram. Jest mi bardzo miło cię poznać. Dobrze ci widzieć, a przy okazji nie należysz do Legionu. Dziesiąta ich część towarzyszyła mi podczas misji badania Kurhanu, ale jak się okazało, mieli takie szanse w starciu z nieumarłymi, jak płatek śniegu na przetrwanie w piekle. O kurde. Nie wydaje mi się, bym miał większe szanse, biorąc pod uwagę okrutne, nieumarłe stworzenia, czające się w okolicach tych ruin. Rzekłbym nawet, że odczuwam silną potrzebę posiadania zbrojnej eskorty w drodze do miasta. Opowiedz mi coś o sobie. Jestem archeologiem i koneserem nieumarłych. Z racji mojego doświadczenia, porucznik Selenia, przywódczyni Legionów Cysel, poprosiła mnie o zbadanie starożytnego kurhanu tuż za miastem, w nadziei, że odkryję źródło plagi zombie. Niestety nie udało się. A więc mówisz, że wiesz dużo o nieumarłych. Tak jest, żyję dla umarłych, że tak się wyrażę. Połączenie archeologii i przypadkowy akt nekromancji zainspirowały mnie do pracy w terenie. Oczywiście bardzo chętnie podzielę się wiedzą, którą zdobyłem przez lata. Możesz mi powiedzieć coś więcej o zombie? Zombie są efektem aktów podłej nekromancji. Pośród wskrzeszonych umarłych są i ci, którzy za życia byli czarodziejami, i wciąż potrafią rzucać zaklęcia. Zabijają swoje ofiary i sprowadzają je z powrotem jako niewolników ropiejących od chorób rozkładu. Jeśli napotkasz na swojej drodze takie istoty, zawsze staraj się poradzić sobie z nimi z dystansu. Nie pozwól, by się do ciebie zbliżyły, bo zarażą cię trucizną i klątwami, które je dręczą. Dobrze wiedzieć. Co natomiast wiesz o szkieletach? Ci konkretni wokół Cysel to wskrzeszeni żołnierze Brakusa, ostatniego okrytego najgorszą sławą z królewskich czarodziejów źródła. On sam pochowany jest ponoć w tej okolicy, ale nikt nie wie, gdzie dokładnie znajduje się jego mogiła. Długo szukałem i głęboko kopałem, ale dotąd nie znalazłem nic bardziej imponującego niż zardzewiała broń i fragmenty ceramiki. Tak czy inaczej, żołnierze Brakusa znów wkroczyli na tę ziemię i wciąż walczą jak weterani. Powiedziałem tym głupkom z Legionu, by przynieśli maczugi, nie miecze. Rozumiesz? Broń, którą można miażdżyć kości tych szkieletów, nie ostrza, które się od nich odbiją.
do diaska. Nawet gruba gałąź byłaby lepsza, ale oni nie posłuchali, a teraz są martwi. On sugeruje nam, żeby broń obuchową używać. Nie zdziw się, jeśli nie umarli, będą używać przeciwko tobie wyjątkowo silnej magii. Ci żołnierze byli przecież lojalni wobec Króla Źródła. Zaprawdę, mroczna magia jest wszędzie. A propos tej zbrojnej eskorty. Nigdy nie uda mi się dotrzeć do Cysel samemu, ale wy zaszliście tak daleko. Możecie mnie odprowadzić, czyż nie? Oczy, nie mamy czasu na te bzdury, dasz sobie radę bez nas. Oczywiście ruszajmy. Renia, czekaj, dlaczego mam ryzykować dla kogoś takiego? W rzeczy samej, nie martw się, ochronimy cię. No to jest ryzykowne, co robić? Cudownie, bardzo mi miło z waszej strony. Co za jazda, nie mogę w to uwierzyć, ale Renia wymachuje tą różdżką. Nieumarły zabójca. Poziom czwarty. Pudło, no nie miał, nie mogę, no. Dwa razy spudłał trep pieprzony. Renia. 30 punktów. Czy oni się będą pojawiali na mojej drodze? 8 punktów akcji, nie mogę. Tu jest ten głupi Wolfram. Benjotti będzie musiał tu podejść i go chronić, chyba na to wygląda. Zakończ turę. Ja Wolframa również prowadzę do boju. Do mnie, zostałem zaatakowany. Dobra, na szczęście nie oberwał. Trafisz teraz? Elegancko. Drugi raz, masz szansę? Elegancko. To mnie cieszy. Następna tura, Renia. Patrzcie, ten debil pobiegł. No nie no, muszę iść za nim. Co za łajza. Nie wyrobię. Którędy on, kurde, biegnie? Jak ta mapa wygląda? Aha, i tu pobiegnie. Będzie już bezpieczny. Mimo wszystko jest bardzo, bardzo blisko. 57 punktów. Nieumarły fechtmistrz. Patrzcie, co za sierota, kuźwa zmazana. Co za trep. Dobra, kończ to. Renia. Denerwuje mnie ta kamera. I za 40 punktów oberwał. Benjotti, zdołasz? 10 punktów akcji? Nie, ale możesz przyjść tutaj, żeby chronić znowu tego idiotę. Błagam, zniszcz te diabły, zanim one zniszczą mnie! No. Solidne dostałem baciory. Patrzcie, miło. Ciekawie, czy dlatego, że deszcz. 79% zaledwie. Uda mu się jeszcze raz? Uda. Traf. Dobra, fajnie. I teraz tak, Renia musi strzelać do tego. Albo w sumie do tego. No nie, po Renie ma Benjotti ruch, więc dobra. Czy jest tu gdzieś opcja, żeby ta pieprzona kamera nie szła mi w górę? Gra.
Dynamiczna kamera w walce. Absolutnie. Czterech punktów akcji. Dobra, te dwa punkty akcji. I teraz tak, tego to można było już pozamiatać. Benjotti chyba będzie miał szansę tylko na jedno uderzenie. I chyba trzeba będzie tak zrobić. Zabić tego. 260 punktów. Uda się jeszcze raz uderzyć? Nie, już się nie uda uderzyć. Dobra. Kończymy. Patrzcie, ten się boi. Powalczyłbyś coś, archeologu. Benjotti oberwał. Dobra, chyba po wszystkim. Renia. Wspaniale. Raz jeszcze. Nie, już teraz nie da rady. Stop. I Benjotti. Pięknie. Patrzcie, ten dalej biegnie. Co za cymbał, no. Zwój z zaklęciem. No już będzie bezpieczny. Mam nadzieję, że już go nic nie zaatakuje. Udało ci się. Dokonaliśmy tego. Dzięki za eskortę. Bogowie mi cię zesłali. Zamierzam przepukać gardło w gospodzie pod królewskim krabem. Jeśli zechcesz do mnie dołączyć, ja stawiam. Patrzcie, nastawienie do naszych było plus 30. Nam się udało uzyskać kolejny poziom. Ale my wracamy tą samą drogą. Zobaczymy, czy czegoś nie zostawiliśmy. On tędy tutaj biegł. Tutaj zabiliśmy jednego. Rzucił... O, miecz Petera Lee? Wow! Bierzemy. Siedmioro zsyła bogactwo. Ciekawe, czy miał go ten nieumarły przy sobie. No, my musimy zbadać to miejsce. Mamy borowiki, zbieramy je. Jest drewniana skrzynia. Beczka. I to jest beczka wody. O matko bosko, nie wziął ze sobą. To masakra jakaś. No słabo, słabo, tu nic nie ma. My też stąd nie wyjdziemy. Musimy wychodzić tędy, którędy przyszliśmy. Tam oczywiście nie pójdę. Ewentualnie piwnicę można było przeszukać. Opuszczona piwnica. O. Taki sztylet, 15-25. Zwyczajny sztylet, taki jak nosi go... ze sobą nasz gościu, tylko że on z tym łukiem chyba lepiej wybija. Mamy borowiki, one nam przysporzą możliwości zabawy w alchemika. Stone, no i skrzynia, ciekawe. Oj proszę, buciki magiczne i znoszone buciki. Możemy stąd wyłazić. No. Czekajcie. Jak ja tu bym tak... Nie chcę odwiedzać tego miejsca. Moi muszą być jeszcze mocniejsi. Mógłbym natomiast wyjść z domku. Aha, tu jest ten dom z tego umarłego gościa, który pomyślał, że psy... że z psami wszystko w porządku, a tak naprawdę... liba z nimi była.
i mogę się po prostu udać tutaj. Przydałby się ktoś czwarty w drużynie. Tam na górze, w tej bibliotece, z tego co pamiętam, był jakiś... O, tutaj coś jest. Nieumarły wojownik z maczugą, poziom trzeci. Mają poziomy trzecie. Może warto by było tutaj ich teraz przeszkolić odpowiednio naszymi. O kurde, jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jest ich czterech. Próbujemy. Czekajcie. Jest tu Terramanta jakiś. Łucznik w pełnym pancerzu. O kurczę, ich jest tutaj pięciu, sześciu zombie jeszcze. Wszyscy trzeciego poziomu, ale... Strzelaj. Świetnie. Świetnie, bo jeden już dostał w tyciorę i może jeszcze raz spróbujemy. Próbuj, próbuj, traf, proszę, jest, ale ekstra. No dobra, to teraz tak, stop. Ture ma Renia i Renia, o ja, nie sięgnie. Sięgnie, 3 punkty akcji to zabierze. Jeszcze raz. Fantastycznie. Fantastycznie. Czy to jest koniec walki, czy to jest walka? Nie, to jest walka. Są wszyscy w tym momencie aktywni. O matko, dobra. Stop. I Benjotti może też przystanie. Patrzcie, tam są... Tam jest elektryczność. Dobra. Leci w pełnym fechtunku. Nie, to nie on. Ale co? Kopnie go? Patrzcie, ja myślałem, że go prąd kopnie, a gościu to ominął. Niedobrze. Idzie zombiak. Ale kałuża, widzicie, jest tam, tam jest kałuża. I uderzenie Renaty... z różdżki spowodowało... Kurczę, i co, teraz dwa razy nie trafi? Szlak by go trafił. Jest ty dziadu. Renia. Super. Dasz radę jeszcze raz? Dasz. Świetnie. Dobra. Benjotti chroni Renię. O, mordę. Ale mi przydzwonił. Oj, ten się leczy. I podejdzie. Stracił punkty ruchu, to dobrze. Dlatego, że teraz my będziemy mieli zombie, nie? My będziemy mieli szansę. No, w co on gra, ten koleś, no? No w co on gra, kuźwa, debil? Coś się udało zrobić, czegoś się udało dokonać. Stój, Renia, i teraz Benjotti podchodzi i mu wali z miecza. Trafienie krytyczne zapodał, fantastycznie. Dobra, mógłbyś wrócić, czekamy na pozostałych. Patrzcie, oni są inteligentni, oni... A, bo tu idzie Terramanta nieudolny. Dobra. Ile tego gościa wywalę z drużyny, nie? No wypier... go z drużyny, debila. Ten mnie razi na odległość. Bardzo ładnie.
Irenia, odejdziesz jeszcze o jedną kratkę, a Benjoty pójdzie tu. Bardzo dobrze. Co się dalej tutaj wykona? O, i podszedł, żeby strzelić do Renaty. Dobrze, że nie trafił, elegancko. A ten, patrzcie, co za koleś. Kogo ty chcesz bić? Kogo ty chcesz bić? Zombiak stracił punkty ruchu. Może i to dobrze. Tu jest zombie, tu jest ten łucznik w pełnym pancerzu, 61%. Tutaj jest 82% i myślę, że powinien tego walnąć. Masz jeszcze szansę? Bardzo dobrze. To było znakomite. Podejdź bliżej, bo będziesz strzelał do tych panów tutaj. Która Reni. Łucznik w pełnym pancerzu. Dobranoc panu. 31. Świetnie. I teraz Benjoty. Dobra. Nieumarły fechmistrz. 42. 39. No, powinien mu jeszcze raz. Oj, dobra, 21. I pudło, świetnie. Tu mieliśmy szczęście. Ten zombie, zanim do nas dojdzie, to my go wyleczymy, przypuszczam. 71, Benjoty jest niezagrożony. Lepiej się skupić na tym zombiaku. Fajnie. Ło, kurczę, zobaczcie, jaki on ma. Jaki on jest odporny. Wszystko w rękach Reni. Mocny jest ten zombiak. Teraz tu. Jesteśmy w stanie wykonać tylko jeden cios. Niestety przeżył. Przeżył to i nam brakuje punktów. Ale możemy miksturkę wypić jedną. Chociaż nie, nic nam nie zrobi. Szkoda mikstury. A ten jeszcze nie trafia. 16 punktów mu odebrał. Tutaj zombiak 16 się uleczył, ale nie dojdzie do nas w tej turze. Nie ma szans. 25 się uleczył, co za gość. Dobra, strzelać. Bardzo ciężko. Dlatego będzie musiał się wycofać, żeby ratować dupę swoją. Renia. Tobie nadzieja. Bardzo dobrze. I Benjoty. Myślę, że moglibyśmy go zabić. O, jeszcze mu przydzwonił. Wykończysz go? Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Renia chce coś od Benia. Cóż za ożywcza walka, twój zabójczy cios robił wrażenie. Daruj sobie te gładkie słówka i bierz przykład ze mnie, tak będzie lepiej dla mnie i dla ciebie. Na zdrowie, owszem, spisałam się jak najlepsza z najlepszych, moim skromnym zdaniem. Ale rzeczywiście. Oczywiście. Hola, hola, to już chyba lekka przesada, zwłaszcza poza polem wrażenia twego bliskiego wybuchu rozdętego ego. Fałszywa skromność byłaby nie na miejscu, urodzony z ciebie łowca źródła i tyle. No i wszystko, taka była rozmowa między Peniem a Renią. I co? Zbieramy. Zwój regeneracji. Złoto. Ciężki, dwuręczny miecz treningowy. Mamy identyczny przy sobie i będzie wymiana. Strzała ogniowa. Złoto 16. No. To była naprawdę świetna walka. I co? Można by było sprawdzić ten domek, nie?
Chyba już nam nic nie grozi. Tu są zwłoki. Skrzynia, zwłoki. Czy my coś tu jeszcze mamy? Nic przy zwłokach nie znaleźliśmy, szkoda. Może tutaj... Rozkazy. Cóż to za rozkazy? Zinfiltrować latarnię, miejsce potencjalnej działalności szajki nieumarłych. Wyeliminować wszelkich napotkanych nieumarłych i zameldować się z powrotem w bazie. No tak się z powrotem zjawią w bazie, że, tak, że leżą tutaj po prostu i tyle. To było, ekspedycja na Kurhany, Fultron bezpiecznie dobiegł. Aha, czyli jeszcze musimy do porucznika Seleni, do tej kobiety podejść. Bo może coś dostaniemy za to. I ekspedycja do latarni. Znalezieni przez nas martwi legioniści nieśli rozkazy, według których zostali oni wysłani przez porucznik Selenię, żeby sprawdzić latarnię pod kątem obecności nieumarłych. Musimy bacznie rozglądać się za ocalałymi. No już jednego mieliśmy i eskortowaliśmy go. Strzała tworząca zasłonę dymną. Poroże. O, ciekawe. Tu nie ma nic. I tu jest pusty kubek. Chyba też nie ma znaczenia. Nie biorę. Drewniana bał. Moździerz i tłuczek. Kluczowa rzecz. Skrzynia. Wow. Zbój z zaklęciem wskrzeszenie. Strzała wodna. Zbroja płytowa i płócienne karwasze. Jeszcze nie jest Benjotti przeciążony. Czy to wszystko? To wszystko. Kamera, tak jak mapa. No, tutaj tędy. Aż do latarni. Przypuszczam, że latarnia jest tutaj. Wyjdziemy i sobie pójdziemy tak. Bo to obeszliśmy, tu była ta siekiera, tu jest wyjście z miasteczka. Pójdziemy sobie tutaj w tym kierunku. Obejdziemy tak. Patrzcie. Kolejna zgraja. Z trzecim poziomem. Kolejna zgraja z trzecim poziomem. My pójdziemy tędy. Tak. Głepinia to nam pozwoli robić oczywiście mikstury. Tutaj znajdujemy gwiezdne ziele. I tutaj razy dwa borowik. A moździerz właśnie nam posłuży do rozwalenia w nim kości. I fajnie, że te kości udało nam się dotychczas pozbierać. Będzie można to wykorzystać. No, tutaj nic więcej nie widzę. I czeka nas kolejne starcie. Może wykorzystać środowisko do tego. Co to jest tutaj, się pytam.
i spowolnienie. Tu jest Renia. Czy nam się udało tu? Cholera. Zobaczymy, co się będzie działo. Nie jest łatwo, już z łuku dostał. Holender. Holender. Wow, to było dobre posunięcie. Już go nie ma. A tu się zrobiło gorąco. Tego już strzelać nie mogę. Renia, może to mi się uda. Oj, zapędy w trakcie deszczu, świetnie. No ten jest ogłuszony. Nie może się ruszać ani rzucać zaklęć. Niedobrze, niedobrze. Renia, odpoczywaj. Avengiotti. Avengiotti. Musi odejść go. No nie, wlazł w to. Dobra, poczekajmy, aż tam mam. Będę strzelał. Oj, dobrze, że nie trafił. Co za jazda. Przecież ma. Że to zatrucie, to jest masakra jakaś. Coś się udało, coś się udało. Renia. Kurczę. Zakończ turę. Ten nam zaraz wykituje. Ale jest też Renia dalej. Jest, jest, dość, jest, można go dosięgnąć. Świetnie. No i powinno załatwić gościa na amen. Wspaniale. Niech tylko ta toksyczna chmura już stąd zejdzie. Renia, odpoczywaj. Niedobrze, niedobrze. Tę umiejętność wykorzystano już w walce. O ja! Jak wykorzystano w walce? Kiedy ja się leczyłem? Dobra, 20%. Udało mu się skorzystać. I mógłby sobie przejść tu. No i tak stracił sporo jego życia. Dobrze, że został tylko ostatni łucznik. Skuśwa sierota. No musi czekać. Renia. Kurde. No w następnej kolejce powinno to już wyglądać inaczej. Tu jest Avengiotti, który też musiałby odejść. O! Patrz, jaki cwaniak! Dobrze, że nie trafił. No i po tobie. Nie wierzę w to, że udało nam się tą potyczkę wygrać. Normalnie szok. Patrzcie, ci dalej truje. Patrzcie, Vol, ten padł.
może zostać wskrzeszony. Ja pierdzielę. Mieliśmy gdzieś zwój wskrzeszenia, nie? No. Niesamowite. Niesamowite. Straciliśmy zwój wskrzeszenia. Mamy zwój awatar ognia. Benjoti oczywiście musi leczyć wszystkich po kolei. Standardowy łuk. Wchłonięcie mocy. Złoto. Jest i skrzynia. Tu jest beczka oleju. Proszę bardzo. Jesteś najbliższy śmierci. I do tej skrzyni. Ja pierniczę. Tam była pułapka, jakie miałem szczęście. Bo musiał drugi zwój wskrzeszenia tracić. 8 życia mu zostało. Dobrze, że wylazłem, jak byłem płonący i wylazłem na ten deszcz. Gdybym tam jeszcze chwilę stał, to by Benjoti padł. Chyba, że... O, tu jest wiązowy łuk. O, jeszcze lepszy. Jeszcze lepszy. Wymagana zwinność 6 i dostanie ją. Dostanie ją ten gość. Wolgraf. Wolgraf. Ciekawy jestem, co jest w tej skrzynce. Rozmowa. Przez chwilę było naprawdę gorąco. Uczucie, jakby sam żniwiarz dmuchał mi w kark. Gdyby nie moje zaklęcie uzdrawiające, nic byś już nie czuł. Nie czuła. Błędy są. Bogowie, mam po dziurki w nosie niańczenia cię. Spokojnie. Tak długo, jak mogę cię leczyć, nic ci nie grozi. Oczywiście. Ka, nie potrzebuję pomocy, żeby przeżyć. Lwu niepotrzebna owca. Dziękuję, wiem, że mnie osłaniasz i bardzo to sobie cenię. Dokładnie tak. O, możemy zajrzeć do skrzyni. No ale właśnie, czy ona jest... Zbadaj. No nie no, chyba teraz już możemy bezpiecznie ją otworzyć, nie? Dokładnie tak. Świetna szata. Płócienne karwasze. Strzała wodna. Prze! Straszna kicha. I tu mamy wiązowy łuk krótki. No, ciężka ta droga. Tu na szczęście mamy kapliczkę teleportacyjną. Dzięki niej możemy się przenieść bezpośrednio tutaj, albo na przykład gdzieś tutaj. O, kapliczka Cysal Przystań. Albo Brama Północna. Świetnie. Nie trzeba biec. Ciekawy jestem, co jest w tym domku. Myślę, że na ten temat, co jest w tym domku, porozmawiamy przy następnym odcinku. Sprawdzimy tylko, co w tym worku. Pszenica. W drugim ziemniaki.
a tu marlaki. I tak jak mówię, tutaj walkę stoczymy, ale dopiero w następnym odcinku. Ja pomyślę nad tym, jak porozdawać te wszystkie plusiki, jak porozdawać poziomy. No, przedstawię wam tą sytuację następnym razem. Także trzymajcie się. Do usłyszenia.